Co prawda utrudnień nadal nie brakuje. Jednym z nich jest czasowe zamknięcie drogi Nowa Wieś - Smulsk-Kruszyn. Powodem są prace prowadzone w rejonie Smulska przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Przewidywany czas udostępnienia drogi dla ruchu to 18 grudnia. Równocześnie jednak prowadzone są naprawy dróg zniszczonych podczas budowy autostrady. Trwają już naprawy bieżące tych zniszczonych przez wykonawcę dróg. Nie ukrywam, że przedstawiciele podchodzą bardzo profesjonalnie do naszych sugestii, do naszych wniosków. Co więcej, mając porównanie z tym, co było rok temu, jaka była współpraca z ówczesnym wykonawcą autostrady, a z firmą Skanska, która, jak powiedziałam, wygrała przetarg, więc to nie ma porównania. Jak zapewniają władze gminy, już wkrótce mieszkańcy mający dotychczas problemy z dojazdem odczują wyraźną poprawę.